Siemka, z tej strony Michał z kanału Run Mountain Travels. Dzisiaj chciałem Cię zaprosić na wspólną wycieczkę na Brighthorn, czyli czterotysięcznik uchodzący za najprostszy do zdobycia w Europie. Wystartowałem około 3 w nocy z kampingu w Tasz i zamierzam w kilka godzin zdobyć szczyt. Aktualnie jestem na wysokości około 2700 metrów nad poziomem morza i zmierzam w stronę schroniska. Zacząłem sobie gdzieś około godziny 3.20 staż z kampingu, tak jak wam wspomniałem. Idzie się spoko. Idę aktualnie gdzieś około 3 godzin, jakieś 14 km i no już będzie z 1600 metrów przewyższenia. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie jest super. Yo, yo, yo. Jakieś, myślę, 20 minut do schroniska, może pół godziny. Teraz było rozwidlenie trasy. W prawą stronę trasa kierowała na drugą stację kolejki Trockener Steck, a my idziemy do schroniska, chyba Gründenhütte, tak się nazywa. Schronisko jest mniej więcej na 3000. No i stamtąd kierujemy się, bo wchodzimy Klein Matterhorn, wchodzimy na Brighthorn Pass, no i później Brighthorn. Tam jest kolejeczka, którą będziemy sobie zjeżdżać. Jest schronisko. Po 3 godzinach 33 minutach staż. Ten Matterhornek. O, tu jest nasz cel. Tu. Schronisko, Gandekhütte, 3030 metrów. Idziemy dalej. Yo, yo. Może kiedyś kurni. Matterhornik. Tutaj jest z tej strony Gran Horni, czyli ze strony szwajcarskiej, a ze strony włoskiej. Czerwień. A to jest nasz cel. Tam. Tu omijamy sobie Kleina. Z tej strony i tam wchodzimy do góry.
woda bajeczka. Robimy to, proszę Państwa. Tam mamy schronisko po włoskiej stronie. My idziemy sobie teraz z takim narciarskim. Mamy ubrane raki i lecimy do góry. Myślę, że jakieś półtorej godziny do szczytu. 3-400 jakieś. Więc jeszcze 750 metrów. Na około 3000 metrów na tak zwanym Plateau Rosa. Tam jest Klein Matterhorn. My go obchodzimy trochę i zmierzamy tam. Męczymy. Teraz ciężej. Bez aklimatyzacji na razie jakoś idę. Yo, jakieś 3750 myślę, więc 400 metrów. Coraz ciężej. A w górze z powrotem zjeżdżam sobie kolejką i mam wszystko w dupie. Na tym zboczem już powinniśmy widzieć drogę na szczyt. Tutaj bestia Matterhorn. A tu stoki popierniczają w lecie. Tam jest szczyt. Tam będziemy sobie zjeżdżać kolejką. Idziemy na Brighton. Tam chwila odpoczynku. Hello. Hello. Hi. Ma tu cały masyw Monte Rosy. Dobra, to zaczynamy wspinaczkę na Brighthorn. Przeszliśmy teraz Brighthorn Pass. Taką przełęczkę i lecimy na górę. Ale tego nie jest. Powinno się udać, jak nie będzie żadnych przeciwności losu. Widzimy się wyżej. Jo. Wchodzimy tutaj pod trawers i tam już kopuła szczytowa. Nie zostało dużo, ale łatwo nie ma. Tam Monte Rosa, byliśmy tam już dwa razy.
i wybieramy się tam za 2 tygodnie. Z ekipą. Zaczynamy trawers. 200 metrów jakieś do końca. Czekam, jest. Idziemy. Kopuła szczytowa. Prawie szczyt. Chyba się uda. Jedziemy z tym. Jakby było wyżej, to bym już chyba nie szedł. To chyba maks moich możliwości bez aklimatyzacji. W 6 godzinach 35 minutach staż. Jestem na szczycie Breithornu. 24 wyjście powyżej 4000 metrów. Grubo. Trzeba bezpiecznie zejść i jest bosko. Patrzcie, jaka panorama. Patrzcie, jaka panorama. Matterhorn. Tutaj mamy Klein Matterhorn, tutaj Matterhorn, tam Zermatt, tutaj cała Monte Rosa, Breithorny, Dufour. O, teraz jeszcze bezpiecznie zejść trawersem i powiedzmy, że jesteśmy bezpieczni. Say hello to Polish television. Hello! Or maybe for Polish YouTube.
chyba najtrudniejszy za mną trawers, prawie zrobiony. Została tu końcóweczka i tu na dół, na dół, na dół i do kolejki. Wszedłem bez kolejki żadnej, ale schodzimy z kolejką, bo nie ma czasu, wracamy do familii. Dobra, trawers zrobiony, teraz tylko doczłapać do kolejki z Klein Matterhorn i trzema kolejkami w dół do Zermatt, później pociągiem do Tasz i lecimy na wakacje do Włoch. Ogólnie tak, no. Breithorn technicznie jest bardzo prosty, natomiast no nie jest prosty kondycyjnie, no. Czterotysięcznika zawsze trzeba być przygotowanym. No i bez aklimatyzacji to już w ogóle. Hello. No. Można oczywiście zrobić tak jak większość, czyli wyjechać kolejką z Zermatt do Furli, później tego drugiego miejsca, nie pamiętam jak się nazywa, no i później na Klein Matterhorn, no i zrobić tutaj tą trasę, tą. Myślę, że max 2 godzinki jesteśmy na szczycie, nie? No można też sobie zostać w schroniskach, można też tak jak ja zrobić to z dołu, z doliny. Do wyboru, do koloru, że tak powiem. Mam nadzieję, uda się kupić bilety. 400 albo więcej. Na dół. Ale mam nadzieję, że nie strzelam. Tam też my kiedyś byli. W tamtym rejonie. Pozdrowienia dla Jędrka. Dobra, ostatnie kroki. Tu stopuje zegarek. Mamy 7 godzin 26 minut. 27 km i prawie 3000 metrów w pionie. Jeszcze się z wami nie żegnam, pewnie wam coś pokażę z kolejki, z miasta. Powiem wam, że widoki z kolejki Matterhorn Paradise są obłędne. Już się bałem. Dobra, zjeżdżam kolejką teraz do Schwarzi, później Furi, Zermatt, biegnę szybko na kolejkę, bo musimy zdać camping. Ale warto chyba zapłacić te 120 franków za to, żeby wyjechać sobie do góry i zobaczyć te widoki przynajmniej raz w życiu. Ja zapłaciłem 78 franków za to, żeby zjechać na dół, więc 80 razy 5, bo tu mamy 4 stóweczki za 5 minut jazdy, więc Szwajcaria taka nie za tania. No ale to wiedziałem od początku, więc udało się. Zobaczcie, Matterhorniczka. Tam byliśmy. Ja już się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał.
A jeżeli się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, koniecznie z dzwoneczkiem. Do następnego. Yo, yo, yo!